Więc piesek też robi papa. Sprawdźmy, czy nasz piesek wie, gdzie ma jakieś części ciała swojego. Zapytajmy psa, gdzie jest jego oko. No cóż, tak pies najlepiej wygląda, jak się najpierw wykąpie, a potem na piasku zrobi coś takiego. Jest to tak zwany pies w panierce. No cóż, czasem trzeba psu pomóc chodzić. Nasz piesek jest też psem, który jest chrześcijaninem. Potrafi się pomodlić, tak?